szósty weekend w tegorocznej serii Rock Cup Poland to zawody na torze AWX Racing Arena w Toruniu, opodal jednego z najładniejszych stadionów żużlowych w naszym kraju i nie tylko w naszym kraju. Jak zwykle kierowcy i zespoły rywalizujące w serii pojawiły się na torze już w czwartek. Wszyscy chcieli jak najlepiej przygotować się do tego weekendu, zresztą jak zawsze, a mieli w pamięci pierwszy weekend wyścigowy, podczas którego również ścigali się na tym torze. Baby Rock. Dość niespodziewanie kwalifikacje tej kategorii wygrał zawodnik ST Racing Igor Borowski. Młody kierowca notuje spore postępy i od początku sezonu regularnie poprawia swoje wyniki. W pierwszym wyścigu Borowski utrzymał na starcie swoją pozycję i bardzo dobrze jechał przez pierwszą część tego biegu. Dopiero na czwartym okrążeniu Igor musiał uznać wyższość Jana Przyrowskiego, który cały czas naciskał na lidera. Razem z Przyrowskim udany atak przeprowadził też Julian Śmiechowski i to ci dwaj zawodnicy prowadzili w wyścigu i walczyli o końcowy sukces. Na mecie Przyrowski wyprzedził rywala o niespełna pół sekundy i wygrał pierwszy wyścig tego weekendu. Drugi Śmiechowski, trzeci Borowski. Od początku do końca drugiego finału prowadzenie utrzymuje Przyrowski. O drugie miejsce zaciekłe pojedynki toczą Borowski, Śmiechowski i Gawron. Na tej pozycji kierowcy zmieniają się jak w kalejdoskopie. W ostatniej części wyścigu jednak Śmiechowski wypracowuje sobie lekką przewagę i spokojnie melduje się na drugim miejscu. No, jest bardzo dobrze, jest to mój ulubiony tor. Bardzo trudna walka, ale jest okej. Igor Borowski finiszuje trzeci i w ten sposób zdobywa najwięcej punktów w tym roku, 48. Tuż za nim przyjeżdża Kajetan Gawron. Na miejscu 15 dojeżdża Franciszek Longota, dla którego jest to pierwszy weekend wyścigowy. Młodemu zawodnikowi Automobil Klubu Polskiego udaje się awansować o 3 pozycje. Runda dla Przyrowskiego, 75 punktów, drugi Śmiechowski, a trzeci Igor Borowski. Mini Rock. Bardzo dobrze na torze w Toruniu czuje się Marcel Kuc, zwycięzca obu rund rozgrywanych w tym miejscu na początku sezonu. Zawodnik TTSK K-Team Tarnów potwierdził to również i w ten weekend rywalizacji. Wygrał kwalifikacje i nie dał sobie odebrać prowadzenia przez całą długość pierwszego wyścigu. Za jego plecami trwała walka o drugi stopień podium pomiędzy Protasiewiczem, Lenartem, Pasiewiczem i Szablewskim. Ostatecznie to ten ostatni zawodnik wypracowuje sobie lekką przewagę i bezpiecznie wpada na metę, meldując się na drugim miejscu. Zacięta walka do ostatnich metrów trwa o pozycję trzecią, a wygrywa ją Pasiewicz, który Lenarta wyprzedzi o 30 sekundy. W drugim finale sytuacja wygląda podobnie. Kuc prowadzi od startu do mety, na koniec wyścigu ma 3 sekundy przewagi, a o drugie i trzecie miejsce trwa zacięta bitwa między Szablewskim, Protasiewiczem i Pasiewiczem. Szablewski od drugiego kółka jedzie na drugiej pozycji, ale cały czas musi bronić się przed atakami rywali. Jak cień podąża za nim Piotr Protasiewicz, który utrzymuje bardzo równe, wysokie tempo. Walka trwa do ostatniej prostej, ale ostatecznie wygrywa Szablewski, wyprzedzając Protasiewicza o 3 sekundy. Największe awanse w tym wyścigu zaliczają Jerzy Glac i Jonathan Madden, którzy na dystansie 13 kółek odrabiają 10 miejsc. Runda dla Kuca, 75 punktów, drugi Szablewski, a trzeci Protasiewicz. Junior Rock. Najwięcej do udowodnienia spośród czołówki tej kategorii miał chyba Marcin Zając. Podczas pierwszej wizyty serii na torze w Toruniu zaliczył wykluczenie. Od początku rywalizacji w ten weekend widać było determinację, ale i świetne przygotowanie zawodnika D&D Motorsport. Kwalifikacje rozgrywane są na mokrym torze i wygrywa je zdecydowanie Zając, wręcz nokautując rywali z przewagą ponad 1 sekundy. Równie dobrze jedzie w pierwszym biegu finałowym. Nie daje sobie odebrać zwycięstwa, wyprzedzając na mecie Urbaniaka o prawie 1,5 sekundy. O najniższy stopień podium trwa zacięta batalia pomiędzy Greenbergasem, Janickim i Grzybem. Ostatecznie wskakuje na to miejsce Litwin, który na mecie wyprzedził Adriana o 0,07 sekundy. Bardzo fajnie mi się jechało. Na pewno miałem duży spokój na plecach, bo nie było rywali, ale ogólnie wyścig był bardzo udany. Drugi finał to prawdziwy pokaz siły Zająca. Co prawda na początku wyścigu traci pozycję lidera na rzecz Urbaniaka, ale później jedzie bardzo dobrze, wypracowując z okrążenia na okrążenie przewagę sięgającą na mecie 5 sekund. Za jego plecami trwał bój o kolejne miejsca, a w rolach głównych widzieliśmy tych samych kierowców co w pierwszym finale, do których dołączył Szymon Urbaniak. Na przedostatnim okrążeniu na drugie miejsce wskoczył Janicki, ale zawodnikowi Jastrzębski Racing, walczącemu o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej, nie udało się utrzymać tego miejsca. Wyprzedzili go Urbaniak i Grzyb, a Adrian musiał cieszyć się tylko tym, że wyprzedził bezpośredniego rywala w walce o sukces, Gustasa Greenbergasa. Runda dla Zająca, 75 punktów, drugi Urbaniak 60 punktów, a trzeci Wojciech Grzyb 43 punkty. Rock GP15.
Trwa seria zwycięstw Igora Lejko w tej kategorii. Zawodnik Amo Racing Team wygrał kwalifikację, ale jego przewaga nie była tak duża, bo wyprzedził Daniela Zająca o niespełna 0,4 sekundy. Pierwszy finał to już zdecydowana dominacja Igora, który na mecie wyprzedził drugiego zawodnika o 9 sekund. Dojeżdża na tej pozycji Ariel Piotrowski, a trzeci melduje się Marcel Propszakopen. Drugi finał to znowu zdecydowana przewaga Igora, który na dystansie 17 okrążeń zbudował przewagę 13 sekund. O kolejne miejsce na podium trwa zacięta walka pomiędzy Zającem a Prokszakopenem. Ostatecznie to Daniel dojeżdża na drugiej pozycji, wyprzedzając swojego zespołowego kolegę o 0,07 sekundy. Runda dla Igora Lejko 75 punktów, drugi Daniel Zając 53 punkty, a trzeci Marcel Prokszakopen 48 punktów. Rok GP25. Sobota miała słodko-gorzki smak dla Ariela Piotrowskiego. Bardzo dobry start w czasówce, gdzie przegrał tylko z liderem generalki Danielem Zającem i zwycięstwo w pierwszym finale. Już na początku tego wyścigu udało się zawodnikowi Lenartowicz Motorsport Mach 1 wyprzedzić Zająca i pozycję lidera utrzymał aż do mety. Za nim jechał Prokszakopen, który jednak nie dostał okazji na choćby próbę ataku na lidera. O trzecie miejsce oglądaliśmy zaciętą walkę Marcinkiewicza z Zającem, którą wygrywa ten pierwszy, meldując się na mecie o 250 tysięcznych sekundy przed rywalem. Drugi finał to walka na szczycie pomiędzy Zającem a Prokszakopenem. Dwaj zawodnicy DND Motorsport, liderzy klasyfikacji generalnej, walczyli zaciekle, a wyścig wygrał Zając, wyprzedzając zespołowego kolegę o 72 tysięczne sekundy. Trzeci dojeżdża Pokojowczyk, a gorzkiego smaku, o którym wspomniałem na początku, doświadcza Piotrowski, który z wyścigu zostaje wykluczony. O pechu może mówić Marcinkiewicz, który podczas próby wyprzedzania Ariela został wyrzucony z toru i nie ukończył tego wyścigu. Runda dla Zająca 63 punkty, drugi Prokszakopen 60 punktów, a trzeci Pokojowczyk 43 oczka.